Proszę Państwa, jesteśmy TV24 Reporter Sky na targach od Wahadełka do Gwiazdy Moniki Demeckiej, a przed nami Pan, może się nam Pan przedstawić? Grzegorz Binienda, naturopata. Właśnie, Panie Grzegorzu, ja tutaj widzę piękną planszę, mikroskopowe badanie żywej kropli krwi. Jakiego, że tak powiem, jakich cudów Pan tutaj dokonuje? Ja to tak ująłem w cudzysłowiu, ale na czym polega Pana badanie i co ono daje? Powiem Panu tak, żadne cuda. Pobieram krople krwi, robię preparat, rzucam na mikroskop i w powiększeniu na 100, na 400 i na 1000 widzę, co się dzieje w naszej krwi. To znaczy, jak wygląda osocze, jak wyglądają erytrocyty, jak wyglądają tutaj granulocyty, które widać właśnie w tej krwi, którą tutaj widzimy na ekranie. I na podstawie tego obrazu krwi stawiam diagnozę poszczególnych organów i całego organizmu. Oprócz tego prowadzę wywiad z klientem, ponieważ jest to bardzo ważne. Wywiad bardzo dużo również mówi. Pytam o to, jak sypia, jaki ma stolec i tak dalej, i tak dalej. Po prostu poznaję klienta i te wszystkie wiadomości zbieram, jak to się mówi, do kupy i układam w jeden obraz, który daje mi, kto do mnie przyszedł. Oprócz tego stosuję suplementy różnych firm, ponieważ wybieram to wszystko, co jest sprawdzone i najlepsze. Tu już niewiele widać, bo jest koniec targów, wiele suplementów się sprzedało. No ale chciałem powiedzieć, że ta metoda jest znana już od ponad 100 lat. Na Zachodzie jest to normalność, że klient może wybrać sobie taką metodę w służbie zdrowia i może być leczony w ten sposób. A tutaj jednak w Polsce niestety... A właśnie, jak służba zdrowia do tego podchodzi? Służba zdrowia jest z reguły sceptyczna. Ja dosyć często spotykam się z lekarzami, rozmawiamy, badam również lekarzy, ale niestety jest to wszystko robione w ukryciu, że tak powiem. To znaczy lekarze nie mówią o tym swoim kolegom o profesji. Także nasza służba zdrowia, jak to się mówi, jest 20-30 lat niestety troszkę za Zachodem. Nie mamy tej możliwości leczenia tak zwanego alternatywnego, ale to jest tak naprawdę dziedzina nauki, bo to jest profesor, lekarz był, który działał w Szczecinie i który... To jest profesor Günther? Günther Enderlein. Enderlein. Tak. I według tej metody ja... Bo prowadzę, to nie są badania stricte, ale oglądam krew i na podstawie tego oglądu krwi stawiam diagnozę. Czyli ten, kto do Pana trafi, zdecyduje się na badania, może ustrzec się przed jakimiś problemami? Różne problemy zdrowotne i możemy dostrzec te problemy zdrowotne. Oczywiście musi być odpowiednia... znajomość tej chwili, co, bo któż, no przeciętny zjadacz chleba, że tak powiem, nie będzie widział, że to na przykład tu jest grzybica, a tutaj jest daleka, widać, że pacjent, który odszedł przed chwilą, ma poważne problemy z przemianą węglowodanową, to znaczy ma problem z trzustką. No i wtedy pytam, czy na przykład dużo tych węglowodanów spożywa pacjent. No jeśli nie dużo spożywa, to tym bardziej ma problem z trzustką. Jeśli ma dużo wiecie węglowodanów, no to prawdopodobieństwo, że wyjdzie z tego schorzenia, czyli z grzybicy i co za tym idzie bardzo wielu różnych innych pochodnych schorzeń, jest dużo większe. Także bardzo dużo zależy od organów wewnętrznych. Gdzie Pana można spotkać? Tutaj widać... Można mnie spotkać na targach w medycyny naturalnej, w Gdańsku, w Katowicach, w Łodzi, we Wrocławiu. A Pan jest? Ja jestem spod Radomia, z Iwrzy, małe miasteczko. No czyli tak. Trzeba się kontaktować telefonicznie i wtedy proszę, umawiać. Telefon 606-999-790 albo strona internetowa www.badaniezywa.krwi razem pisane 24.pl.
Warto, proszę Państwa, bo z tego, co zdążyłem przemyśleć i wyciągnąć wnioski, no lekarze te mają trochę inne metody i to jest jakby coś innowacyjnego w odniesieniu do tego, co... Tak, to zdecydowanie jest uzupełniająca metoda. To jest... ja bym bardzo pragnął, chciał, ażeby Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględnił również i tę metodę. Żeby można było zwyczajnej przychodni pójść, obejrzeć swoją kroplę krwi. Bo to jest metoda również przemawiająca bardzo, ponieważ to, co widzisz, no, jesteśmy cywilizacją obrazkową. Jest to bardzo, bardzo, bardzo przemawiająca metoda do naszej wyobraźni. TV24 Reporterska zachęca do tego, żebyście się Państwo kontaktowali. Ja później podam w opisie filmu namiary na Pana, który nam to prezentował. A póki co, no, życzę Panu rozwoju tego, czego, co Pan prezentuje i zadowolenia oczywiście... No i oczywiście tych, wiedzy, jeszcze raz wiedzy. Którzy się tu pojawią, bo nie ukrywam, że nawet sam mam też pewne problemy i nie poddawałem się temu badaniu, bo akurat nie miałem na to okazji. Ale... Otwartych klientów proszę mnie życzyć. Otwartych tych, którzy chcą ze sobą pracować. Tych, którzy chcą się sobą zająć. To na tyle TV24 Reporterska. Dziękuję bardzo.